Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało na placu Hallera festyn z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Wydarzenie już na stałe wpisało się w harmonogram majowych imprez na Tczewskim Starym Mieście. Obchodzony rok rocznie w maju Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Czekanie na niespodziewane, stracony szans, rozpamiętywanie, odmierzam czas, nie używając lat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja, liczę gwiazd, liczę lat, jestem wciąż taki sam, wciąż sam. Nasze stowarzyszenie od 20 lat organizuje Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, zawsze 5 maja albo w okolicach 5 maja, bo to jest zawsze blisko tego długiego weekendu, a staramy się mieć publiczność. Sygnalizujemy, że wśród nas są osoby niepełnosprawne intelektualnie, czyli te najbardziej doświadczone przez los. I próbujemy zwrócić uwagę wszystkich na to, że jesteśmy. Co roku pod innym hasłem. Było już niepełnosprawny twórcą kultury, młodzież dla niepełnosprawnych. Dzisiaj niepełnosprawny obywatel. Jak gdybyśmy chcieli się wpisać w taką dyskusję, czy niepełnosprawny ma te prawa obywatelskie, czy jest godny tego, żeby głosować, czy rozumie, co robi głosując. To jest oczywiście niejednoznaczne, ale my chcemy brać udział w życiu publicznym, nie chcemy być na marginesie, chcemy, żeby nasz głos wybrzmiał i myślę, że nam się to udaje. Jest coraz większe zrozumienie i myślę, że jest duża sympatia, ale wydawało nam się, że te przemiany będą się odbywały szybciej. Dzisiaj nasz Jarek mówił na otwarcie wiersz o tym, żeby niepełnosprawnym dać szansę. I ten wiersz mówił już 20 lat temu i on ciągle jest tak boleśnie aktualny, bo ciągle niepełnosprawni tej szansy nie mają tak naprawdę. Te zmiany się odbywają bardzo powoli i właściwie naszymi rękami. W naszym stowarzyszeniu jest około 90 osób niepełnosprawnych, 60 dzieci, 35 osób dorosłych, ale są też ich rodziny, rodzice, opiekunowie, kuzyni, kuzynki. Nasi sympatycy przychodzą, bo też chcą zobaczyć, co my tu robimy, a Dzień Godności 5 maja to jest taki dzień, kiedy zapraszamy też inne stowarzyszenia, które działają na rzecz niepełnosprawnych i one wszystkie prezentują to, co robią. My chcemy pokazać, że to ma dobrą jakość, że wszyscy mamy coraz lepszy gust, że zasługujemy na to, żeby mieć miejsce też na rynku. Także myślę, że dla wszystkich to jest okazja, żeby się publicznie pokazać, a też żeby przetrenować takie zachowania społeczne, bo nie wszyscy mają łatwość zachowywania się tak, jak należy.
Nowego festynu organizuje m.in. kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe.